Cześć, witam serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie będziemy, uwaga, obcinać włosy. Trochę się boję, dlatego że moje włosy są dość krótkie i właściwie najbardziej zależy mi z tyłu, bo one już za bardzo urosły. Tu z przodu chyba też chciałabym je trochę skrócić, ale tak naprawdę zobaczymy. Moje włosy ostatnio były obcinane przez moją szwagierkę nożyczkami do kurczaka, także dzisiaj będę robiła to sama. Mam nożyczki fryzjerskie, ale też nie są to jakieś szałowe nożyczki, bo są to nożyczki, które przyszły po prostu w zestawie z maszynką. Jeśli będzie bardzo źle, to pójdę do fryzjera, albo właśnie wspomogę się maszynką. A, powiem jeszcze, czego będę używała. Oczywiście nożyczki, grzebień i przyda nam się również prostownica. Nie będę stosowała tej metody z gumką, dlatego że moje włosy są po prostu zbyt krótkie. Będę leciała partiami. Jeszcze pokazuję Wam się na początku filmu. Już obcięłam swoje włosy. Ja użyłam maszynki i to jest jakaś zwykła, najtańsza maszynka z Remingtona, kupiona pewnie w Auchan. Ma ona 100 lat, jest po prostu od zawsze ze mną. No niestety nie potrafiłam obsłużyć się nożyczkami, także jeśli Wy macie lepsze umiejętności niż ja, możecie próbować nożyczkami. Ja ostatecznie skorzystałam z maszynki i było to dla mnie o wiele łatwiejsze. Jeśli chcecie skorzystać z tego sposobu, to koniecznie oglądajcie do końca, bo na końcu zrobiłam takie małe podsumowanie, na co zwrócić szczególną uwagę. A jeśli jesteś fryzjerem, no to pewnie płaczesz oglądając ten film. Ale ja jestem zadowolona z efektu. Dobra, to już tyle. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Także zaczynam od podzielenia głowy na partie. Wiecie co, stresuję się. Kurde, i to bardzo. Dzisiaj rano myłam włosy i starałam się jak najbardziej na środku zrobić ten przedziałek. On trochę jest krzywy. Może go poprawimy. Ale mam trochę krzywy ten grzebień, więc nie będzie idealnie. Dobra, niech tak będzie. Jest prościej. No. Powiedzmy. Oddzielę sobie tą przednią partię, tak do ucha. A mniej więcej tak to wygląda. Wydaje mi się, że jest dość równo. Zaraz to zobaczymy. A, jeszcze nie powiedziałam, przydadzą nam się oczywiście jakieś spinki. To sobie tu zepnę. Tak, żeby mi nie przeszkadzało po prostu. I teraz druga strona. No to już mi chyba tak idealnie nie wyszło. Nie spodziewam się, że wyjdzie idealnie. Ja, słuchajcie, nie należę też do osób cierpliwych. Także życzcie mi powodzenia. Teraz wydzielam dolną partię włosów. Chcę, żeby ona była cieniutka. Tu coś się zadziało, muszę to chyba przeprostować. Lecimy. O kurde. Patrzcie. Obcięłam. Z tyłu mam lusterko drugie, żeby cokolwiek widzieć, ale powiem Wam, nie za bardzo nam pomaga. Też nie oszukujmy się, ale moje zdolności fryzjerskie, jeśli chodzi o jakiekolwiek... Ja w ogóle, słuchajcie, nie potrafię za bardzo się obsługiwać nożyczkami.
Nie wiem za bardzo, jak to wygląda. Tutaj po lustrach mi się wydaje, że jest w miarę okej. Ale pewnie jeszcze jak mój mąż wróci z pracy, to go poproszę, żeby mi to poprawił w razie W. Dobra, lecimy. Kolejna partia. I teraz będę ciała do tej mojej spodniej warstwy, można tak powiedzieć. Także tu z przodu może zrobimy to. O, widzicie, jak mi się ręka trzęsie, masakra. A wiecie, co jest najtrudniejsze? Trzymanie w ten sposób nożyczek. Wiecie co? Tu chyba trochę za mocno to obcięłam. Dobra. Lecimy kolejną warstwę. Najpierw przód. Powiem wam, nawet nie jest taki ciężki. To było troszkę ciężkie. Kurde, mogłam wziąć od razu maszynkę. Coś spieprzyłam. Może nie będzie tego widać. Ja oczywiście, słuchajcie, przygotowywałam się do tego filmu i oglądałam wczoraj filmiki na amerykańskim chyba YouTubie, jak obciąć włosy właśnie takie krótkie w domu. I powiem wam, nie wiem jak te laski to zrobiły, bo na kimś, gdybym to robiła na kimś, ok, byłoby to do ogarnięcia, ale...
kurde na sobie przez to, że nic nie widzę, to jest strasznie ciężko. Wiecie co, przerzucę się chyba jednak na tą maszynkę. Dobra, wydzieliłam sobie kolejne pasmo i teraz sobie je przeprostuję. Prostuję tak super do prosta. Przyniosłam maszynkę i poprzednie pasmo próbowałam zrobić maszynką, także poza kamerą sobie to przetestowałam i teraz jadę razem z Wami. Nic nie robię z tymi włosami, pozwalam im jakby układać się naturalnie. To przy maszynce musicie być mega ostrożni, bo łatwo zrobić kuku. Zobaczcie. No czad. Dobra, teraz tył. Tył jest najgorszy. Tak to wygląda. Wydaje mi się, że jest w miarę równo. Jak na domowe warunki i na to, że robię to sama. Wydzielam kolejne pasmo. To trzeba mieć anielską cierpliwość. Jeśli jej nie macie, to poproście kogoś. Komuś będzie to łatwiej dużo zrobić, bo jednak jest w stanie zobaczyć, co tam z tyłu się dzieje. Ale wydaje mi się, że i tak nie ma tragedii. Z trochę dłuższymi włosami jest o wiele łatwiej. I też z każdą kolejną warstwą jest łatwiej, bo już macie wyznaczone, dokąd ciąć. Najgorsza jest ta pierwsza. Dobra, ale lecimy. Dobra, tu z tyłu praktycznie nic nie ma, także to już ostatnie, jeśli chodzi o tył. Jestem ciekawa reakcji mojego męża, jak wróci do domu. Czy się w ogóle zorientuje, że obcięłam włosy. Wygląda to całkiem spoko, jak na mój brak umiejętności. A teraz mi tak mało wystaje tych włosków z góry, dlatego że ja mam jeszcze pocieniowane włosy trochę. A chcę je zapuścić całkiem na prosto. Także tu praktycznie niewiele jest do obcinania. No ale lecimy. I tak to wygląda. Myślę, że całkiem spoko. Teraz lecimy sobie z tym przodem. Oczywiście najpierw w ruch idzie prostownica. Podzielimy sobie tutaj. Czekajcie, to też sobie rozpuszczę. Podzielimy sobie tutaj na kilka części. Tu sobie pomogę.
Mogę się założyć, że Michał jak wróci z pracy, to powie, że wyglądam jak Mikołaj Kopernik. To jest jego ulubione określenie na moje ostatnie poczynania, jeśli chodzi o włosy. A słuchajcie, już wszystko przeprostuję do końca. Żeby się nie schylać 10 razy po prostownicy. Nie, chyba jednak za dużo trochę tych włosów. O, ale mi idealnie wyszło. Ale czad. Pięknie. Nie, tak to wygląda. Zobaczcie. Mega mi się podoba. Dobra, lecimy z drugą stroną. Aha, czekajcie, bo żeby to było jeszcze symetrycznie do drugiej strony. Na razie wydaje mi się, że jest trochę krócej, ale zrobimy resztę i wtedy to się okaże. I słuchajcie, prostuję każde pasmo bardzo porządnie. I coś powyłaziło. Trzeba to jeszcze podocinać. I tak to wygląda w całości. Jeszcze pokażę Wam z tyłu. Ja jestem zadowolona z efektu, ale patrzę też przez pryzmat mojego braku umiejętności trzymania nożyczek bądź czegokolwiek, jakiegokolwiek narzędzia tnącego. Słuchajcie, podsumowując, ja robiłam to pierwszy raz, nie jestem z zawodu fryzjerką, nie mam umiejętności trzymania nożyczek i jakichkolwiek przedmiotów tnących. Kolejna rzecz jest taka, żeby każde pasmo prostować przed ucięciem i żeby też te pasma wydzielać bardzo malutkie, wtedy jest to o wiele łatwiej obciąć. I to wszystko w dzisiejszym filmie. Jeśli przeżyliście chwilę grozy, tak jak ja, to napiszcie koniecznie w komentarzu. Jeśli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć!